bohater konspiracji narodowej, wielki dowódca czasu już okupacji sowieckiej, twórca nowych struktur NSZ-u, które miały przeciwstawić się sowietyzacji Polski. Człowiek ściśle związany z obozem narodowym w czasie okupacji i po II wojnie światowej, walczący w ramach Narodowych Sił Zbrojnych, tak z okupantem niemieckim, jak i sowieckim. 25 lipca 1908 roku urodził się Stanisław Kasznica, ostatni komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych. Podpułkownik Stanisław Kasznica, członek Prezydium Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej, uczestnik Powstania Warszawskiego, ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych, torturowany i zamordowany przez komunistów. Człowiek wychowany, można powiedzieć, w okresie międzywojennym, wykształcony na studiach prawniczych, ale to zarazem już taki młodzieżowy działacz obozu narodowego. Był członkiem obozu Wielkiej Polski, później w 1934 roku był działaczem obozu narodowo-radykalnego. Brał udział w walkach nad Bzurą w 1939 roku w obronie Warszawy. Po kapitulacji nie idzie do niewoli, związuje się bardzo mocno z obozem narodowym. Tutaj jest twórcą całych struktur obozu narodowego związanych wcześniej z ONR ABC, która w okresie konspiracji przybiera nazwę Grupy Szaniec, a ten odłam militarny, odłam wojskowy to jest Związek Jaszczurczy. Kasznica przeciwny scaleniu Narodowych Sił Zbrojnych z Armią Krajową wchodzi do struktur tajnych, do organizacji polskiej, która była strukturą tajną w Narodowych Siłach Zbrojnych. A to ma oczywiście początek w jego zaangażowaniu jako młodego studenta właśnie w organizacje akademickie, ale organizacje mające na celu budowanie tego dużego zaplecza narodowego wśród młodego pokolenia. Narodowcy oprócz struktur wojskowych też tworzą własne struktury administracyjne. Oni też są przygotowani na wypadek wyzwolenia w opanowywaniu kraju. Oni na przykład pokazują, gdzie powinny być nasze granice na Odrze i Nysie po zakończeniu wojny. My nie mamy płacić za tą wojnę, tylko mamy zyskiwać. Stanisław Kasznica bierze udział w Powstaniu Warszawskim w sierpniu 1944 roku. Walczy na Ochocie, wychodzi z ludnością cywilną, przebija się praktycznie do Częstochowy. Po wojnie uczestniczył w podziemiu zbrojnym jako żołnierz wyklęty, ostatnim, mówi się, komendant Narodowych Sił Zbrojnych. Aresztowany przez służby urzędu czy aparat bezpieczeństwa, zostaje uwięziony na Rakowieckiej w Warszawie, w więzieniu mokotowskim. Tam przychodzi ponadroczne, brutalne śledztwo. Jest torturowany. Pobicie jego to są małe słowa. To było katowanie tego dowódcy. On przechodzi bardzo ciężkie śledztwo w więzieniu na Rakowieckiej i w 1948 roku zostaje skazany na karę śmierci przez sąd komunistyczny i zamordowany strzałem w tył głowy metodą katyńską. Poszukiwany przez profesora Szwagrzyka na Łączce, bo pochowany w miejscu nieznanym, chciano zastrzec jego pamięć. Jego ciało zostało odnalezione i w uroczysty sposób też pochowane powtórnie przy honorach państwowych. Narodowe Siły Zbrojne są jak gdyby drugą wielką organizacją konspiracyjną, która ma za zadanie walczyć i z Niemcami, i z Sowietami. Te struktury narodowe, o których teraz współcześnie się wiele rzeczy złego mówi, jak gdyby się deprecjonuje, w czasie II wojny światowej miały bardzo jasne, klarowne i dość sensowne plany polityki wobec walki o niepodległość, jak i funkcjonowania późniejszego państwa polskiego.